Cześć, witajcie. Na początku krótka informacja dla osób, które słuchają tego podcastu tylko na Spotify. 12 września wrzuciłam filmik z relacją do pierwszego odcinka tego podcastu. Jeżeli chcecie zobaczyć okolice, w których pomieszkiwał oraz zaginął Gabriel Cruz, zapraszam na YouTube. Dzisiejszy odcinek postaram się poprowadzić w troszkę inny sposób. Mianowicie mam ze sobą tylko notatki, nie mam dokładnego scenariusza tego odcinka. Zobaczymy, czy będzie lepiej się słuchało. Ponadto, jak zwykle na wstępie, serdecznie dziękuję wszystkim, którzy kiedykolwiek zdecydowali się na wsparcie rozwoju tego kanału na Patronite. Miłego słuchania! Odcinek 23. 496 dni. Wydarzenia z dzisiejszej historii rozpoczynają się w 2016 roku. Zanim jednak do nich przejdziemy, myślę, że warto przybliżyć osoby, które są związane z tą historią. Juan Carlos Kerr oraz Diana López Pinel są małżeństwem. Mieszkają oni w mieście Pozuelo de Alarcón. Jest to miasto, które graniczy z Madrytem, dokładnie znajduje się na zachód od Madrytu. Mieszka tam około 90 tysięcy osób, a słynie ono z tego, że jest to strefa dość luksusowa i głównie mieszkają tutaj dość zamożni ludzie. Gdy Diana zachodzi w ciążę, okazuje się, że jest to ciąża bliźniacza. Od tej pory małżeństwo z niecierpliwością czeka na przyjście na świat swoich dwóch córek. Niestety w ostatnich miesiącach ciąży dzieje się coś niepokojącego. Nie mamy dokładnych informacji co, jednak do porodu dochodzi w 7. miesiącu ciąży. Obie córki są bardzo słabe i niestety jedna z nich po 12 godzinach umiera. Druga córka zostaje przeniesiona na oddział intensywnej terapii i spędza tam aż 6 miesięcy. Następnie zostaje przeniesiona na zwykły oddział. Niestety tam okazuje się, że córka cierpi na zapalenie opon mózgowych i stanowi to ogromne zagrożenie dla jej życia. Na szczęście córka wygrywa tą walkę. Rodzice nadają jej imię Diana, czyli dokładnie takie samo imię, jakie nosi jej matka. 2 lata później na świat przychodzi druga córka małżeństwa i nadają jej imię Valeria. Rodzina Kerr wiedzie szczęśliwe życie, a coroczne wakacje spędzają zazwyczaj w regionie Galicja. Małżeństwo upodobało sobie ten region, aby przybliżyć na mapie, jest to dokładnie północno-zachodnie wybrzeże Hiszpanii. Znajduje się tuż nad Portugalią. Rodzina zazwyczaj podróżuje samochodem po regionie, aż któregoś dnia docierają do miejscowości Apobra do Caraminhal. W skrócie można mówić Apobra i tą nazwą będziemy się posługiwać. Apobra jest to niewielka miejscowość, liczy sobie około 10 tysięcy mieszkańców, a słynie z przepięknych widoków na zatokę rzeki Arousa. To właśnie ta piękna okolica powoduje, że małżeństwo Kerr właśnie tam decyduje się na zakup domu. Domu, w którym będą spędzać coroczne wakacje. Tak też się dzieje przez wiele kolejnych lat. Jednak gdy Diana i Valeria są już nastolatkami, w małżeństwie ich rodziców coś zaczyna się psuć. Coraz częstsze kłótnie oraz alkoholizm matki ostatecznie doprowadza do rozwodu w 2013 roku. Rozwód jednak nie rozwiązuje wszystkich spraw oraz problemów, ponieważ w tym samym momencie rozpoczyna się batalia o opiekę nad córkami. W 2013 roku Diana ma już 15 lat, a Valeria 13. Ostatecznie sąd podejmuje decyzję, że córki będą mieszkały z matką, a ojcu zostaje wyznaczony czas, który może spędzać z Dianą oraz Valerią. Juan Carlos nie jest usatysfakcjonowany tą decyzją, dlatego rozpoczynają się kolejne batalie sądowe. Ojciec walczy o to, aby mógł spędzać więcej czasu z córkami. Niewątpliwie Valeria i Diana są jego oczkiem w głowie. Problemy rodzinne zdają się nie mieć końca. Zarówno przed, jak i po rozwodzie rodzina nie może dojść do porozumienia. Przykładowo sąsiedzi wspominają, że jeszcze 6 lat przed rozwodem byli świadkiem sytuacji, w której to obie córki, stojąc ramię w ramię, z czego jedna z nich trzymała kij w ręce i wymachiwała w stronę matki, kłóciły się z nią, nazywając ją złą mamą. Nie ma wątpliwości, że rodzina Kerr przez wiele lat musiała zmagać się z problemami rodzinnymi,
A do tego po rozwodzie rodziców dochodzą problemy zdrowotne ich starszej córki Diany. Mianowicie Diana zaczyna cierpieć na anoreksję, ale podejmuje leczenie. Przenosimy się teraz do sierpnia 2016 roku. Jak co roku, te wakacje nastolatki spędzają w miejscowości Apobra wraz ze swoją mamą, a w związku z tym, że Diana skończyła w tym roku 18 lat, oprócz zwykłego odpoczynku, w tym roku postanawia również rozpocząć naukę jazdy w okolicznej szkole jazdy. Mimo że małżeństwo rodziców Walerii i Diany zakończyło się 3 lata wcześniej, nie oznacza to wcale końca ich problemów rodzinnych. Między nastolatkami i matką dochodzi do wielu kłótni, czego dowodem są wydarzenia z 18 sierpnia 2016 roku. Tego dnia jest czwartek i właśnie tego dnia dochodzi do ogromnej awantury między Dianą a jej mamą i młodszą siostrą Walerią. Nie wiemy dokładnie, o co poszło. Wiemy jednak, że około godziny 14 matka wraz z Walerią udały się do pobliskiej przychodni, aby prosić o leki uspokajające. To jednak nie wszystko, ponieważ kilka godzin później obie kobiety, matka oraz Waleria, były widziane w pobliskim szpitalu. Świadkowie twierdzą, że weszły bardzo zdenerwowane, podnosiły głos i domagały się szybkiej opieki. Podczas gdy inni pacjenci czekali w kolejce na lekarza, one domagały się, aby lekarz przyjął je natychmiast. Dlatego też wydaje się ta sytuacja zapadła niektórym ludziom w pamięci. 3 dni później jest 21 sierpnia 2016 roku. Jest to trzecia niedziela sierpnia, a to oznacza, że w miejscowości Apobra odbywa się największa impreza w roku. Nazywa się ona Carme dos Pincheiro, a takim najbardziej widowiskowym elementem tej imprezy jest procesja, w której idą zespoły muzyczne z całego regionu Galicja, tancerze, niesiona jest również figura patronki, żeglarzy i połowów. Jednak najbardziej charakterystycznymi postaciami biorącymi udział w tej procesji są tak zwani giganci oraz wielkie głowy. Chodzi tutaj o osoby przebrane za różnego rodzaju postacie, na przykład postacie z bajek. Giganci to osoby poruszające się na szczudłach, a głównym elementem stroju wielkich głów są właśnie ogromne, ogromne wielkie głowy. Na tej właśnie imprezie pojawia się 18-letnia Diana Kerr. Jest tam w grupie swoich znajomych, zaś jej 2 lata młodsza siostra Waleria postanawia zostać w domu. Kiedy robi się już bardzo późno, Diana wraz ze znajomymi udają się do pobliskiego parku, aby spędzić jeszcze trochę czasu razem. Gdy dobiega godzina 2:30 nad ranem, Diana postanawia wracać do domu. 18-latka idzie wzdłuż wybrzeża piękną i oświetloną promenadą, a 650 metrów dalej spotyka swojego znajomego. Witają się, aczkolwiek oboje idą w 2 różnych kierunkach. Od tego momentu Dianie pozostaje do przejścia jedynie kilometr, czyli trasa, którą powinna pokonać w około 10, może 15 minut. Końcówka sierpnia jest to szczyt sezonu, ponadto tego dnia odbywała się największa impreza w roku, także mimo tak późnej pory wzdłuż wybrzeża spaceruje dalej mnóstwo osób. Dziewczyna z początku idzie oświetloną promenadą, jednak druga część drogi, którą ma do pokonania, jest już ciemna, a dookoła widać opuszczone budynki oraz magazyny. 8 minut po tym, gdy Diana spotyka znajomego na swojej drodze, wysyła wiadomość poprzez aplikację WhatsApp do swojej koleżanki. Jest godzina 2:38. Diana pisze do koleżanki: pada mi bateria w telefonie. Jak dotrę do domu, to ją naładuję i będziemy dalej rozmawiać. W tej samej minucie koleżanka odpisuje: kurczę, okej. Mijają kolejne 2 minuty. Jest godzina 2:40, a Diana wysyła kolejną wiadomość do koleżanki. Pisze: zaczynam się bać, jakiś cygan mnie woła. Mijają kolejne 2 minuty, jest 2:42 i koleżanka wysyła wiadomość do Diany o treści: i co ci powiedział?
W tej samej minucie Diana wysyła kolejną wiadomość o treści: brunetko, chodź tutaj. Mija kolejna minuta, jest 2:43, a koleżanka zaciekawiona ponownie pyta: i co on ci powiedział? Na to pytanie jednak Diana już nie odpowiada. Kolejną wiadomość koleżanka wysyła do niej dopiero wieczorem o 18:54. Pisze do niej: dzień dobry. Koleżance Diany ta sytuacja nie wydała się dziwna. Myślała, że Dianę ktoś próbował poderwać w drodze do domu, a sama czekając na kolejną wiadomość od Diany po prostu usnęła. O 8:30 rano mama Diany zagląda do pokoju córki. Dostrzega, że nastolatki nie ma w swoim pokoju, a co więcej, najprawdopodobniej nie wróciła ona na noc, ponieważ łóżko jest dalej pościelone. Zaniepokojona mama rozgląda się po pokoju. Nie może znaleźć ubrań, które Diana miała na sobie poprzedniego wieczoru. Nie ma żadnych śladów jej obecności. Próbuje dodzwonić się do niej, próbuje dowiedzieć się od znajomych, co działo się z Dianą, jednak nie uzyskuje żadnej odpowiedzi. W związku z tym postanawia udać się na najbliższy posterunek policji i o godzinie 12:24 zostaje przyjęte zgłoszenie o zaginięciu Diany Kerr. Z jednej strony ostatnie problemy rodzinne oraz kłótnie wskazują na to, że Diana mogła uciec z domu. Z drugiej jednak strony nie wzięła ze sobą żadnych rzeczy, dokumentów, ubrań na zmianę, a to wskazuje na to, że została uprowadzona. Od początku policja podkreśla, że żaden scenariusz nie jest wykluczony. Natychmiast rozpoczyna się śledztwo w tej sprawie, a także poszukiwania Diany. Wolontariusze chętni pomóc gromadzą się w miejscowości Apobra, przeszukują okolice. Oprócz tego w poszukiwaniach biorą udział psy tropiące, a także helikopter. Koleżanka, która wymieniała wiadomości z Dianą w noc jej zaginięcia, gdy tylko dowiaduje się, że jej koleżanka zaginęła, udaje się na najbliższy posterunek policji, aby pokazać ostatnie wiadomości. Mimo ciężkiej pracy wielu osób, przez wiele kolejnych dni śledztwo stoi w miejscu. Poszukiwania oczywiście trwają dalej, jednak tak naprawdę ślad po Dianie się urywa. Jej telefon nie odpowiada, a ewentualni porywacze odezwaliby się już do tej pory. 18-latka zaginęła 22 sierpnia, a po kilkunastu dniach policja stwierdza, że rodzina dziewczyny nie jest w stanie im w żaden sposób pomóc. Dlatego też po około 2 tygodniach zarówno ojciec, jak i Valeria wracają do domu w Pozuelo de Alarcón. Matka opuszcza miejscowość Apobra jako ostatnia. Jest to dzień 5 września. Przez ostatnie 2 tygodnie rodzice Diany chętnie udzielali się w mediach. Brali pod uwagę również to, że ich córka uciekła dobrowolnie. Na przykład ojciec dziewczyny bardzo często zwraca się ze słowami skierowanymi do córki z informacją, że jeżeli Diana nie chce wrócić do domu, to on to oczywiście uszanuje, ale chce wiedzieć, że po prostu nic jej nie jest. Z kolei matka Diany najczęściej mówi o tym, jak bardzo ją kocha oraz o tym, że nigdy nie przestanie jej szukać. 6 września, czyli dzień po powrocie matki do domu rodzinnego w Pozuelo de Alarcón, kobieta informuje policję, że podczas rozpakowywania rzeczy odnalazła różowe szorty Diany, w których to miała zaginąć. Można powiedzieć, że ta informacja wywraca śledztwo do góry nogami. Mama, siostra oraz znajomi Diany zgodnie twierdzili, że miała ona na sobie te właśnie spodnie w noc zaginięcia. Skoro jednak zostały one odnalezione, to oznacza, że 18-latka 22 sierpnia w nocy musiała być w domu po to, aby się przebrać, a następnie wyszła z domu. Takie zachowanie jednoznacznie wskazuje na to, że Diana uciekła dobrowolnie. Mimo to śledczy badają wszystkie możliwe scenariusze, a miesiąc po zaginięciu Diany Kerr jej wizerunek zostaje rozpowszechniony w niektórych krajach europejskich, między innymi Portugalii, Szwajcarii, Belgii, Włoszech oraz Francji. Kilka tygodni od zaginięcia 18-latki
matce zostają odebrane prawa do opieki nad młodszą córką, nad Walerią. Prawnik kobiety wypowiada się w mediach, że nie ma to związku z zaginięciem Diany, a chodzi o chorobę matki. Z pewnością jest to kolejny cios, który spada na tą rodzinę w i tak bardzo trudnym dla niej czasie. Mimo że ślad po Dianie się urwał, śledczy nie pozostają bezczynni. Postanawiają oni prześledzić sygnał telefonu komórkowego Diany. Co prawda telefon nie odpowiada, jednak sam telefon fizycznie nie jest potrzebny do przeprowadzenia tej analizy. Między godziną 2:40 nad ranem a 2:58 aż trzy anteny telefoniczne wychwyciły sygnał iPhone'a należącego do Diany. O 2:40 sygnał telefonu 18-latki był odbierany przez antenę znajdującą się w miejscowości Apobra. W ciągu kolejnych 18 minut sygnał został przechwycony przez dwie kolejne anteny. Druga antena znajduje się w miejscowości oddalonej o prawie 8 km na północny wschód od miejscowości Apobra, a trzecia antena znajduje się w miejscowości oddalonej o 16,5 km od miejscowości Apobra. W ciągu 18 minut Diana pokonała więc dystans prawie 17 km, a to oznacza, że musiała poruszać się samochodem lub innym pojazdem silnikowym. Co prawda, taka antena telefoniczna nie wskazuje dokładnego miejsca, w którym znajduje się telefon, a jedynie wyznacza pewien obszar. Zwykle takie anteny mają zasięg od kilkuset metrów na obszarach gęsto zaludnionych, takich jak miasta, do kilku, a nawet kilkunastu kilometrów poza terenami zabudowanymi. Według analityków policyjnych, dzięki temu, że sygnał telefonu Diany został przechwycony aż przez trzy anteny, pozycja jej telefonu może zostać ustalona z marginesem błędu zaledwie kilku metrów. Ustalają oni, że aby Diana mogła pokonać tą odległość w tak krótkim czasie, musiała ona poruszać się wzdłuż autostrady. W innym przypadku, gdyby wybrała jakąkolwiek inną drogę, potrzebowałaby o wiele więcej czasu, żeby dojechać do miejscowości Tarragona, w której znajdowała się trzecia antena. Sprawdzając na Maps Google, jaki czas jest potrzebny, aby przejechać od miejscowości Apobra do miejscowości Tarragona, wszystko zdaje się pasować, ponieważ jadąc wzdłuż autostrady potrzebujemy dokładnie 17 minut. Ta analiza to początek ogromnej i żmudnej pracy analityków. Muszą oni teraz prześledzić aż 2 miliony danych zebranych przez trzy maszty telefoniczne na temat tysięcy osób, które odwiedziły miasteczko podczas uroczystości i w podobnym czasie poruszały się wzdłuż autostrady. Oprócz tego analizowane są nagrania z różnych kamer, które znajdują się w okolicy tej autostrady. Mówimy tutaj o 57 kamerach plus do tego kamery z centrum miasta. Cel jest jeden. Policja chce przechwycić wszystkie numery tablic rejestracyjnych, jakie poruszały się po tej drodze w czasie zniknięcia Diany Kerr. Nie jest to wcale proste, ponieważ jakość takich nocnych nagrań z wielu kamer pozostawia wiele do życzenia. W związku z tym, w przypadkach, w których policja nie była w stanie zczytać numerów tablic rejestracyjnych, zwróciła się ona o pomoc do firmy, która specjalizuje się m.in. w rekonstrukcji wypadków. Dzięki najnowszym technologiom udaje im się ustalić takie szczegóły jak marka samochodu, jego model, a także prędkość, z jaką jechał. Wprawdzie nie są to numery tablic rejestracyjnych, ale są to bardzo cenne informacje. Przez wiele kolejnych tygodni trwają te prace. Na podstawie analiz sygnałów telefonów komórkowych, a także analiz nagrań z kamer, typowane są kolejne osoby, które następnie zostają przesłuchane. Przypominam, że Diana Kerr zginęła 22 sierpnia 2016 roku, a do stycznia 2017 roku policja nie zdawała sobie sprawy z ogromnego błędu, jaki został popełniony podczas analizy tych danych. Okazuje się bowiem, że wszystkie kamery na tej autostradzie wskazywały błędny czas, a różnica wynosi dokładnie 14 minut.
Jak pamiętacie, podróż Diany wzdłuż tej autostrady trwała przez 18 minut od 2:40 do 2:58, a to oznacza, że wszystkie przeanalizowane nagrania z tych kamer tak naprawdę nie nadają się do dalszej pracy. To oznacza, że po prawie 5 miesiącach pracy nad tymi nagraniami śledczy muszą zacząć praktycznie od początku. Aby nie przeskakiwać z jednego wątku tego śledztwa do kolejnego wątku, postanowiłam zakończyć temat analizy nagrań z kamer w tym właśnie miejscu. Musimy jednak cofnąć się o kilka miesięcy, ponieważ 27 października 2016 roku nastąpił inny przełom w tym śledztwie. 27 października, czyli 2 miesiące od zniknięcia Diany Kerr, pewien rybak łowiący skorupiaki tuż przy moście prowadzącym do miejscowości Tarragona wyławia telefon nastolatki. To właśnie ten obszar policja wyznaczyła jako miejsce, w którym telefon dziewczyny przestał nadawać sygnał. 2 miesiące w wodzie doprowadziło do poważnych uszkodzeń tego telefonu. Ponadto, nie znam się na tym dokładnie, jednak z artykułów wynika, że to właśnie iPhony mają szczególnie trudne do obejścia zabezpieczenia i po kilku tygodniach prób analityków policyjnych stwierdzają oni, że nie uda im się złamać tych zabezpieczeń. W związku z tym policja zwraca się o pomoc do wyspecjalizowanej firmy z siedzibą w Monachium. Firma podejmuje się tego zadania, jednak przez wiele kolejnych miesięcy nie wiadomo w ogóle, czy uda im się odzyskać te dane. Aby nie pogubić się na osi czasu, przypomnę, że Diana zaginęła 22 sierpnia. Od tej pory policja nie ma żadnego tropu w tej sprawie. 27 października zostaje wyłowiony jej telefon, jednak policja nie może uzyskać dostępu do danych z tego telefonu. Przez cały czas trwa analiza sygnałów telefonów komórkowych, które w podobnym czasie co Diana poruszały się wzdłuż autostrady prowadzącej do miejscowości Tarragona. Równocześnie prowadzona jest analiza nagrań z wielu kamer, jednak do stycznia 2017 roku policja nie zdaje sobie sprawy z błędu czasu nagrywania kamer na tej autostradzie. Chodzi o to 14 minut i w związku z tym ta właśnie analiza musi praktycznie rozpocząć się od nowa. Ponadto na bieżąco przesłuchiwane są kolejne osoby. Do kwietnia 2017 roku przesłuchanych zostaje kilkaset osób, jednak niestety żadne z wymienionych działań nie przynoszą najmniejszego skutku. Wszystkie wytypowane osoby zostały przesłuchane, nie wiadomo kiedy i czy w ogóle pojawi się raport z analizy telefonu Diany i czy w ogóle przyniesie on jakikolwiek skutek. W związku z tym 19 kwietnia 2017 roku następuje umorzenie tej sprawy do czasu pojawienia się nowych dowodów. 6 lipca 2017 roku, czyli prawie rok od zaginięcia Diany Kerr, do śledczych w końcu dociera raport z analizy jej iPhone'a. Niestety okazuje się, że ta analiza nie wnosi tak naprawdę zbyt wiele do tego śledztwa. Przede wszystkim wiadomości, wszelkiego rodzaju treści, połączenia, które Diana wymieniała ze znajomymi, nie wskazują na to, że dziewczyna planowała ucieczkę. Tak więc potwierdza się teoria, że Diana została uprowadzona. Jednak jak pamiętamy, śledczy brali tą opcję pod uwagę i przez cały ten czas śledztwo było prowadzone pod kątem uprowadzenia. Kolejne ważne dane to dane GPS z telefonu Diany, które wskazywały jej dokładne położenie w noc jej zaginięcia. Te dane również nie wnoszą niczego nowego do śledztwa, a jedynie potwierdzają teorię policji. W dniu zaginięcia Diana z pewnością poruszała się wzdłuż autostrady prowadzącej do miejscowości Tarragona, a sygnał urwał się w miejscu odnalezienia tego telefonu. Analiza tego telefonu wnosi jednak jedną nową informację. Okazuje się, że zanim telefon został wyrzucony do wody, nastąpiło 6 nieudanych prób jego odblokowania.
To wskazuje na to, że telefon został wyrzucony przez osobę trzecią, ponieważ dlaczego Diana miałaby sześciokrotnie wpisywać zły kod do swojego telefonu, mając świadomość, że po dziewiątej próbie telefon zostanie całkowicie zablokowany. Wprawdzie ten długo wyczekiwany raport nie wniósł niczego nowego do śledztwa, a potwierdził jedynie przypuszczenia policji. Jednak pojawienie się tego raportu spowodowało, że śledztwo zostało otworzone na nowo. Jak pamiętamy, 19 kwietnia 2017 roku zostało ono umorzone do czasu pojawienia się nowych informacji. I taki właśnie raport jest nową informacją. 20 sierpnia 2017 roku jest niedziela. Jest to trzecia niedziela sierpnia, a to oznacza, że w miejscowości Apobra odbywa się coroczna impreza Carme dos Pincheiro. Śledczy postanawiają wykorzystać tą okazję, ponieważ tego dnia warunki są bardzo podobne do tych, w których zniknęła Diana. Funkcjonariusze starają się przeprowadzić rekonstrukcję zdarzeń sprzed roku i faktycznie odkrywają nową, bardzo ważną informację, jednak nie taką, jakiej się spodziewali. Okazuje się, że ze względu na bardzo dużą liczbę osób przebywających na tej właśnie imprezie, najbliższa antena telefoniczna została przeciążona. W takiej sytuacji telefony osób przebywających w takim obszarze są obsługiwane przez inne anteny w okolicy. To oznacza, że wyciąganie jakichkolwiek wniosków na podstawie badania sygnału telefonicznego w dniu zaginięcia Diany jest po prostu niemożliwe. Tak jak już wcześniej wspomniałam, policja przesłuchała kilkaset osób. Nie jest jednak fizycznie możliwe, aby policja przyglądała się wszystkim tym osobom, dlatego też należało dokonać pewnej selekcji. Z dalszego śledztwa zostały odrzucone między innymi osoby, które mimo że opuściły miejscowość Apobra między 2.40 a 2.58, to sygnały ich telefonów były obsługiwane przez inną antenę. Śledczy wyciągnęli błędne wnioski, ponieważ myśleli, że te osoby jechały po prostu inną drogą. Jest to kolejny bardzo ważny błąd w tym śledztwie. Jak pamiętacie, od 22 sierpnia 2016 do stycznia 2017 roku policja badała nagrania z kamer z autostrady, nie wiedząc jeszcze, że czas nagrywania w tych kamerach jest przestawiony o 14 minut. Analitycy policyjni oczywiście nie mogli o tym wiedzieć, tak samo jak wydaje mi się, że zwykle nie są to specjaliści z zakresu telekomunikacji. Chodzi mi tylko o to, że sama jestem zdumiona nakładem pracy, jaki śledczy włożyli w to śledztwo, a tu okazuje się, że przez takie błędy stracili mnóstwo czasu. Z jednej strony policja i Guardia Civil straciła mnóstwo czasu oraz pracy, z drugiej jednak strony śledztwo, które praktycznie od kwietnia 2017 roku stało w miejscu, ma teraz szansę odżyć. Oprócz wszystkich analiz, o których do tej pory opowiadałam, policja dysponuje również portretem psychologicznym prawdopodobnego sprawcy uprowadzenia Diany. Ma nim być mężczyzna między 30 a 40 rokiem życia, który mieszka w prowincji, w której doszło do zniknięcia nastolatki. Według psychologów ma on już na swoim koncie napaści na tle seksualnym, dopuszczał się przemocy wobec kobiet i mógł również zajmować się handlem narkotykami. Podejrzewa się, że sam zażywa jakieś substancje odurzające. Śledczy typują trzech głównych podejrzanych w tej sprawie, którzy nie tylko pasują do portretu psychologicznego, ale również opuścili miejscowość Apobra dokładnie w tym samym czasie co Diana. Wcześniej zostali oni odrzuceni ze względu na analizę sygnałów telefonicznych. Wydawało się, że opuścili oni tą miejscowość, jadąc inną drogą. Niedługo później z trzech głównych podejrzanych dwóch zostaje wykluczonych. Nie wiemy jednak dlaczego, może chodziło o alibi? Nie wiemy. W każdym razie pozostała nam trzecia osoba. Tym trzecim podejrzanym jest mężczyzna, który nazywa się José Enrique Abuin Gay, aczkolwiek każdy zwraca się do niego po ksywie, która brzmi El Chicle. Muszę przyznać, że jest to dość nietypowa ksywa, ponieważ El Chicle po hiszpańsku to po prostu guma do rzucia.
José Enrique zwrócił na siebie uwagę śledczych już 24 listopada 2016 roku. Od dłuższego czasu podejrzewał on, że jest obserwowany. Dlatego też zdecydował się porozmawiać ze swoim znajomym z Guardii Civil i była to rozmowa nieoficjalna. El Chicle opowiedział znajomemu o swoich obawach, a następnie zaczął podpytywać go, jakie mogą być powody zainteresowania śledczych jego osobą. Znajomy z Guardii Civil podczas tej rozmowy wyciągnął bardzo ważną informację, ponieważ El Chicle przyznał, że w dniu zniknięcia Diany był wraz ze swoją żoną na uroczystościach w miejscowości Apobra. Zaledwie 6 dni od tej rozmowy zostaje on wezwany na przesłuchanie. Nie udało mi się znaleźć informacji na temat życia i przeszłości José Enrique, natomiast wiemy, jakie problemy prawne miał już na swoim koncie. W 2007 roku został skazany za handel narkotykami. W sumie znaleziono 11 kg kokainy, 2 kg w jego samochodzie, a 9 kg w szafie w domu jego babci. 2 lata wcześniej, czyli w 2005 roku, został on oskarżony o gwałt. Chodziło tutaj o 17-latkę, którą El Chicle miał zmusić do wejścia do jego samochodu, następnie wywiózł ją w ustronne miejsce, zabrał jej telefon komórkowy, a następnie zgwałcił. Dziewczyna nie miała najmniejszego problemu z zidentyfikowaniem sprawcy, ponieważ El Chicle spotykał się wtedy z jej siostrą bliźniaczką. Ostatecznie to oskarżenie zostało wycofane przez samą 17-latkę. Dziewczyna twierdziła, że i tak nie ma żadnych dowodów, nikt jej nie uwierzy. Chyba faktycznie nikt jej nie uwierzył, ponieważ jej siostra bliźniaczka w końcu wyszła za mąż za tego człowieka. Wróćmy teraz do 30 listopada 2016 roku, kiedy to José Enrique zostaje wezwany na przesłuchanie. Zeznaje on, że w dniu zniknięcia Diany Kerr był w miejscowości Apobra, jednak nie uczestniczył w uroczystościach, a zajmował się wykradaniem benzyny i robił to wraz ze swoją żoną Rosario. Rosario to oczywiście siostra bliźniaczka dziewczyny, która 11 lat wcześniej oskarżyła José Enrique o gwałt. Ta wersja oczywiście nie zgadza się z tym, co El Chicle powiedział wcześniej. Podczas tej nieoficjalnej rozmowy ze znajomym z Guardii Civil powiedział, że brał udział w uroczystościach. Teraz jednak mówi, że zajmował się wykradaniem benzyny. Jeszcze tego samego dnia na posterunek zostaje wezwana Rosario, która potwierdza wersję męża. Przyznaje, że 22 sierpnia pojechała wraz z mężem do miejscowości Apobra, gdzie kradli benzynę, a następnie razem wrócili do domu. Śledczy nie mają żadnych dowodów przeciwko José Enrique, ponadto żona dała mu alibi, dlatego też nie pozostaje im nic innego niż wypuścić go. Do kolejnych przesłuchań dochodzi zaledwie 5 dni później, czyli 5 grudnia. Wydaje się, że El Chicle bardzo dobrze przygotował się na ewentualność kolejnego przesłuchania. Tym razem na posterunek przybywa wraz ze swoim szwagrem, który potwierdza jego alibi. Zeznaje, że w nocy z 22 na 23 sierpnia El Chicle wraz ze swoją żoną Rosario wrócili do domu około godziny 3 nad ranem. W tej sytuacji śledczym nie pozostaje zbyt wiele opcji. Pytają José Enrique, czy zgodziłby się na to, aby jego samochód oraz telefon zostały poddane analizie. El Chicle dobrowolnie idzie na tą współpracę, przekazuje telefon komórkowy, który ma właśnie przy sobie, oraz pozostawia swój samochód do badań. Ostatecznie w jego samochodzie nie zostają znalezione żadne podejrzane ślady, a jeżeli chodzi o jego telefon, to analitycy policyjni szybko dochodzą do wniosku, że nie jest to ten sam aparat komórkowy, który El Chicle posiadał w dniu zaginięcia Diany Kerr. José Enrique niezwłocznie dostarcza telefon, który, jak twierdzi, miał w czasie, w którym zniknęła Diana, jednak został on uszkodzony. Analitycy dostrzegają, że został on całkowicie zrestartowany, wszystkie dane zostały wyczyszczone. Mimo że El Chicle ma alibi i nie ma na niego żadnych dowodów,
Policja decyduje się pozostawić jego telefon na podsłuchu. W końcu nie był on z nimi do końca szczery. Nie powiedział od razu, że telefon, który im przekazuje, to nie jest ten, który posiadał 22 sierpnia. Ponadto zmienił też zdanie co do tego, co robił w miejscowości Apobra. Co prawda ta pierwsza rozmowa ze znajomym z Guardii Civil nie było to przesłuchanie, była to zwykła nieoficjalna rozmowa, jednak policjanci uznali, że warto wziąć to również pod uwagę. Myślę, że w tym miejscu warto jest też wyjaśnić jedną rzecz. Jak pamiętacie, śledczy, korzystając z nagrań z kamer z autostrady, starali się zczytać numery tablic rejestracyjnych poruszających się wtedy samochodów. Jednak nie we wszystkich przypadkach to się udało. Nagrania były bardzo niewyraźne, dlatego też skorzystano z pomocy zewnętrznej firmy, która dzięki najnowszym technologiom pozwoliła chociaż określić, jaki był to model samochodu, jaka marka i z jaką prędkością taki samochód się poruszał. Tak więc wśród samochodów, których numery rejestracyjne zostały zczytane, nie było samochodu El Chicle. Ponadto, skoro jego telefon komórkowy został całkowicie wyczyszczony, śledczy nie dysponują dokładnymi danymi GPS z dnia 22 sierpnia, a jedyne co posiadają, no to informacje o tym, która antena telefoniczna obsługiwała komórkę El Chicle tego dnia o tej porze i była to inna antena niż ta, która obsługiwała sygnał komórkowy telefonu Diany. W tamtej chwili wyglądało to tak, że José Enrique faktycznie opuścił miejscowość Apobra o tej samej godzinie, o której wyjechała Diana Kerr. Jednak wyjechał on z innego punktu w tym mieście i pojechał inną drogą. I to właśnie dlatego José Enrique nie był brany pod uwagę w dalszym śledztwie, nie był wzywany na dalsze przesłuchania. Oczywiście pozostał podsłuch na jego telefonie, jednak przez wiele kolejnych miesięcy nie dało to żadnego efektu. Dopiero wykonanie rekonstrukcji zdarzeń 20 sierpnia 2017 roku uświadomiło śledczym ich błąd. Wtedy okazało się, że przeciążone anteny telefoniczne powodują, że sygnały komórkowe mogą być obsługiwane przez dalsze anteny. Dlatego też dopiero teraz śledczy mogli powrócić do wszystkich osób, które zostały wykluczone z dalszego śledztwa na podstawie tych błędnych wniosków. Od czasu uświadomienia sobie tego błędu to właśnie José Enrique pozostaje głównym podejrzanym w tej sprawie, mimo że ma przecież alibi, które dała mu żona oraz szwagier. El Chicle nie zostaje wezwany na kolejne przesłuchanie, ponieważ policja cały czas ma nadzieję, że w końcu doprowadzi on ich do Diany Kerr. Pozostaje on na podsłuchu, jest cały czas obserwowany przez śledczych. Ta obserwacja trwa przez kilka kolejnych miesięcy, ponieważ trwa od sierpnia 2017 roku, jednak nie przynosi ona żadnych efektów. W związku z tym śledczy planują datę aresztowania José Enrique. Ma to być w połowie stycznia 2018 roku, jednak te plany psuje pewne wydarzenie z 26 grudnia. Tego dnia na posterunku w miejscowości Boiro zgłasza się kobieta, która twierdzi, że została zaatakowana. Boiro jest to miejscowość, która znajduje się 8 km na północny wschód od miejscowości Apobra. Kobieta twierdzi, że gdy była zajęta przeglądaniem swojego telefonu, została zaatakowana przez mężczyznę, który próbował wepchnąć ją do bagażnika. Kobieta jednak broniła się i krzyczała, czym zwróciła uwagę jakichś dwóch mężczyzn, którzy przechadzali się w okolicy i zareagowali. Widzieli, co się dzieje i wystraszyli napastnika. Wsiadł on natychmiast do swojego samochodu i odjechał. Na szczęście kobieta zapamiętała numery rejestracyjne tego samochodu, również opisała napastnika i okazało się, że napastnikiem jest José Enrique, El Chicle. Śledczy mają teraz nadzieję, że El Chicle uda się do miejsca, w którym ukrył Dianę bądź też jej ciało, dlatego też postanawiają nie aresztować go natychmiast, a jeszcze przez kilka dni obserwować. Niestety informacja o napaści na kobietę w miejscowości Boiro wyciekła do prasy i śmiało pisano o tym, że być może jest to ta sama osoba, która odpowiada za zniknięcie Diany Kerr. To spowodowało, że śledczy nie mogą już dłużej czekać i postanawiają aresztować José Enrique,
Do aresztowania dochodzi 30 grudnia 2017 roku o godzinie 10:15 rano. Z początku Alcikle przesłuchiwany jest w sprawie napaści na kobietę, która miała miejsce 4 dni wcześniej, jednak w końcu śledczy pytają go o to, co robił w dniu zniknięcia Diany Kerr, czyli 22 sierpnia 2016 roku. Alcikle odpowiada, że cały wieczór spędził w domu, co oczywiście nie zgadza się z tym, co mówił wcześniej. Śledczy informują go, że wiedzą, że jest to kłamstwo, jest to już trzecia wersja tego, co robił w dniu zniknięcia Diany i w związku z tym aresztują jego żonę, Rosario, która dała mu alibi. Do aresztowania dochodzi kilka godzin później. Zatrzymana zostaje nie tylko Rosario, ale również szwagier Alcikle, ponieważ on także potwierdził jego alibi. Kobieta zostaje poinformowana, że została przeprowadzona analiza jej telefonu komórkowego i śledczy wiedzą już, że kłamała. Przez cały dzień 22 sierpnia, a także w nocy, sygnał jej telefonu komórkowego nadawany był z jej domu. Ponadto tego dnia z jej telefonu wykonywane były połączenia oraz wysyłane wiadomości, także nie ma opcji, że Rosario po prostu zapomniała swojej komórki, gdy miała jechać wraz z mężem do miejscowości Apobra, aby kraść benzynę. Za składanie fałszywych zeznań grożą bardzo poważne konsekwencje prawne i gdy tylko Alcikle dowiaduje się o tym, informuje, że wie, co stało się z Dianą, ale powie tylko wtedy, gdy jego żona zostanie uwolniona. W końcu szwagier Alcikle oraz jego żona przyznają, że kłamali w sprawie jego alibi. Ponadto Rosario przyznaje, że nie wie, co robił jej mąż w noc zaginięcia Diany Kerr, nie było go wtedy w domu. Gdy José Enrique dowiaduje się, że jego żona została zwolniona z aresztu, mówi, że 22 sierpnia 2016 roku, gdy wracał do domu, niechcący potrącił Dianę Kerr. Następnie wrzucił jej ciało, a także jej rzeczy do morza. Śledczy jednak nie odpuszczają i po kilku kolejnych godzinach przesłuchań Alcikle wyznaje, że ciało Diany Kerr znajduje się w jednym z opuszczonych magazynów w miejscowości Asados, czyli 5 km dalej niż miejsce, w którym odnaleziono jej telefon. Alcikle zgadza się zaprowadzić śledczych do tego magazynu i docierają tam o godzinie 3:40 nad ranem. Jest już 31 grudnia 2017 roku. José Enrique zaprowadza ich do miejsca w magazynie, gdzie znajduje się studnia. Następnie zostaje odchylone betonowe wieko, które zakrywa wąski otwór o średnicy 1,35 m. Do studni zostaje wprowadzona podwodna kamera i na głębokości 8 metrów śledczy wyraźnie widzą ciało. Późniejsze badania potwierdzą, że ciało należy do Diany Kerr. Tak więc 18-latka zostaje odnaleziona po 496 dniach poszukiwań. Wydobycie ciała trwa aż do godziny 14 i nie jest to łatwe zadanie. Już na kamerze było widać, że zwłoki zostały obciążone, a doświadczeni nurkowie wiedzą, że po tak długim czasie przebywania ciała w wodzie nagromadzone gazy w ciele spowodują, że zacznie ono samoczynnie się unosić. Jest bardzo prawdopodobne, że podczas tego może dojść do rozczłonkowania ciała, może odpaść również skóra. Śledczym zależy na tym, aby ciało Diany Kerr zostało wydobyte w jak najlepszym stanie. Wszelkie uszkodzenia ciała, które będą miały miejsce podczas jego wydobycia, będą miały duży wpływ na wyniki autopsji. Powiem teraz kilka słów o tym, jak wyglądała akcja wydobycia zwłok. Ciało Diany jest ułożone do góry nogami. Jej głowa znajduje się w odległości 50 cm od dna. Jej ciało zostało obciążone dwoma cegłami o łącznej wadze 18,5 kg. Cegły zostały połączone starym kablem, który oplata talię dziewczyny, a następnie przechodzi pod jej pachami. Według specjalistów pozycja, w jakiej znajduje się ciało Diany, jest bardzo niespotykana. Spodziewali się oni, że ciało po tak długim pobycie w wodzie będzie wiotkie i będzie znajdowało się w pozycji embrionalnej ze zwisającymi nogami oraz rękami. Jednak w tym przypadku ciało jest sztywne. Plecy dziewczyny wygięte są w nienaturalny łuk do tyłu,
Jej nogi są lekko ugięte i rozchylone, a stopy skierowane na boki. Specjalista w tej dziedzinie, który będzie później zeznawał w sądzie w tej sprawie, tłumaczy tą dziwną pozycję ciała tym, że w takiej pozycji Diana musiała umrzeć. Ponadto przed jej śmiercią musiało wydarzyć się coś strasznego, co spowodowało wyrzut ogromnej dawki adrenaliny. I to właśnie dlatego, mimo tak długiego pobytu w wodzie, jej ciało nie stało się wiotkie. Akcja wydobycia ciała Diany zostaje zaplanowana w ten sposób, że jeden nurek schodzi na dno studni, podczas gdy drugi czeka na powierzchni. Po odcięciu balastu, gazy nagromadzone w ciele powodują, że zaczyna ono samoczynnie się unosić. Dlatego też nurek, będący przy powierzchni, stara się je złapać w jak najdelikatniejszy sposób, aby zminimalizować ewentualne uszkodzenia. Niestety nie udaje się uniknąć rozczłonkowania ciała, a tkanki miękkie, takie jak skóra, po tak długim pobycie pod wodą zaczynają odpadać od kości. Oprócz ciała, na dnie studni zostały odnalezione rzeczy osobiste należące do Diany, takie jak jej torebka, ubrania, a także bielizna. Chyba nie wspomniałam jeszcze, że ciało Diany Kerr było nagie. Oprócz tych rzeczy zostaje znaleziona plastikowa czarna pętla o średnicy odpowiadającej ludzkiej szyi. Była to średnica 9 cm. Śledczy od początku podejrzewają, że jest to narzędzie zbrodni. Jednak nie jest to takie łatwe, aby to udowodnić. Przede wszystkim pętla była zaplątana we włosy, które odpadły wraz z częścią skóry głowy. Nurek, będący na dnie podczas wydobycia ciała, nie zwrócił uwagi na tą pętlę i nie wie, czy była ona zaczepiona o szyję Diany, zanim doszło do rozczłonkowania. Cała akcja została nagrana, jednak na nagraniu również nie widać tej pętli. Przez to nie da się już udowodnić, że to ta pętla była narzędziem zbrodni i to właśnie nią El Cicle zamordował 18-latkę. W końcu dochodzi do autopsji, która stwierdza przyczynę śmierci Diany Kerr. 18-latka została uduszona. Z pewnością nie mogło to być potrącenie, ponieważ na jej kościach nie odnaleziono żadnego śladu tak mocnego uderzenia, które spowodowałoby jej natychmiastową śmierć czy też utratę przytomności. Gdy śledczy konfrontują tą informację z El Cicle, zmienia on swoją wersję wydarzeń. Twierdzi on, że 22 sierpnia 2016 roku, podczas gdy ściągał benzynę z okolicznych samochodów, został nakryty przez Dianę Kerr. El Cicle w tamtym momencie miał wyrok w zawieszeniu za handel narkotykami, dlatego wystraszył się, że Diana doniesie na niego na policji. Zdecydował więc, że musi porwać dziewczynę, mimo że nie miał tak naprawdę żadnego pomysłu, co dalej może z nią zrobić. Wepchnął 18-latkę do bagażnika, po czym skuł jej ręce kajdankami. Ta jednak cały czas stawiała opór i krzyczała. José Enrique nie wiedział, co zrobić, dlatego zacisnął ręce na jej szyi i udusił ją. Następnie udał się do opuszczonego magazynu i wrzucił ciało Diany do studni. Kilka dni później, gdy dokładnie wyczyścił swój samochód, wrócił na miejsce zbrodni. Miał ze sobą wszystkie rzeczy osobiste Diany i również wrzucił je do tej studni. Dostrzegł on wtedy, że ciało unosi się na powierzchni i bardzo łatwo będzie je znaleźć. To właśnie wtedy zdecydował o tym, że musi obciążyć ciało i dokonał tego za pomocą dwóch cegieł przywiązanych do siebie starym kablem. El Cicle twierdzi, że mimo obciążenia ciało dalej unosiło się na powierzchni, kiedy po raz ostatni zasunął pokrywę i opuścił to miejsce. Jak widzicie, José Enrique jest bardzo sprytny. Zmienia on swoją wersję zdarzeń w zależności od tego, jakie dowody przedstawiał mu śledczy. Doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że za spowodowanie śmiertelnego wypadku oraz pozbycie się ciała grozi o wiele niższa kara niż za zabójstwo, a co dopiero za planowane morderstwo wraz z napaścią seksualną. Pierwszy proces przeciwko El Cicle dotyczy napaści na kobietę w miejscowości Boiro. Za to przestępstwo zostaje skazany na 5 lat i 1 miesiąc pozbawienia wolności. Warto wspomnieć, że w tym procesie uczestniczy ojciec Diany.
Jeżeli chodzi o proces w sprawie Diany Kerr, rusza on dopiero w 2019 roku. Na sali sądowej dochodzi do prawdziwej batalii między prokuraturą a obroną. Prokuraturze zależy na tym, aby udowodnić, że José Enrique tamtego wieczoru polował na swoją ofiarę i nie był to ani przypadek, ani zabójstwo w afekcie, a był to zaplanowany atak na tle seksualnym. Jednak udowodnienie tego nie jest wcale łatwe, ponieważ, tak jak już wspomniałam, El Chicle jest sprytny i zmienia swoje zdanie tylko wtedy, gdy udowodnione zostaje mu kłamstwo. Przykładowo w 2018 roku został przeprowadzony eksperyment. Kobieta podobna fizycznie do Diany wzięła udział w teście, który miał odtworzyć tę scenę zatapiania ciała. Została ona obciążona kablem, do którego przyczepione zostały dwie cegły o ciężarze 18,5 kg. Kobieta biorąca udział w tym teście od razu poszła na dno, a to dowodzi, że Enrique kłamał, ponieważ, jak pamiętacie, powiedział on, że po wrzuceniu obciążników ciało Diany Kerr dalej unosiło się na powierzchni. Kolejna sprawa to historia El Chicle o przypadkowym nakryciu go na kradzieży benzyny. Twierdził on, że wybrał samochody należące do okolicznych sprzedawców ulicznych. Wiadomo, że ci ludzie, będąc w pracy, na pewno nie wrócą do swoich pojazdów. Śledczy dotarli do tych sprzedawców i zgodzili się oni zeznawać w sądzie. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że nie doszło do żadnej kradzieży. Kolejne kłamstwo El Chicle dotyczy tego, że odnalezione ciało Diany Kerr było nagie. Tymczasem twierdził on, że była ona w ubraniu. W studni oprócz rzeczy osobistych Diany znaleziono również nóż, a także kawałki taśmy klejącej. Według prokuratury El Chicle mógł grozić nastolatce nożem, a taśma służyła do tego, aby ją zakneblować oraz związać. Tymczasem Chicle milczy w tej sprawie, nie tłumaczy w żaden sposób obecności tych przedmiotów w studni. Po tak długim czasie nie znaleziono żadnych śladów DNA na tych rzeczach, a jak wiemy, José Enrique nie przyznaje się do niczego, co nie zostało mu udowodnione. Gdyby przyznał się, że te przedmioty należą do niego, wtedy upadłaby jego teoria o tym, że Diana Kerr została zabita przypadkowo. Między innymi dlatego prokuratura tak bardzo walczyła o to, aby udowodnić, że narzędziem zbrodni była plastikowa pętla, która również została odnaleziona w studni i była opleciona włosami Diany Kerr. Posiadanie takiego przedmiotu dowodziłoby, że El Chicle tamtego wieczoru polował na swoją ofiarę. Niestety nie udaje się udowodnić, że to ta pętla była narzędziem zbrodni. Tak jak już wcześniej wspomniałam, nurek, który był na dnie wraz z ciałem Diany, nie widział tej pętli i nie mógł powiedzieć, czy była ona zawiązana wokół szyi Diany, zanim doszło do rozczłonkowania. Ponadto samo nagranie akcji wydobycia ciała Diany również nie pokazuje, w którym miejscu pętla była umieszczona. Mimo że nie udaje się udowodnić, że to ta plastikowa pętla była narzędziem zbrodni, sekcja zwłok odrzuca wersję przypadkowego uduszenia. Według lekarza dowodzi temu pęknięcie kości gnykowej, która jest zlokalizowana nad krtanią i poniżej języka. Lekarz zeznaje, że aby wywołać takie pęknięcie, potrzeba co najmniej 5 minut nacisku po utracie przytomności. 5 minut to bardzo dużo czasu, a skoro El Chicle twierdzi, że nie chciał zamordować Diany Kerr, dlaczego więc naciskał jej szyję tak długo, mimo że wiedział już, że jest nieprzytomna i jest obezwładniona? Jeżeli chodzi o motyw tej zbrodni, nie udało udowodnić się, że chodziło o napaść seksualną. Zdania specjalistów w tej sprawie zostały podzielone. Na podstawie zdjęć kilku z nich twierdzi, że obrzęk w okolicach rodnych został spowodowany napaścią seksualną, jednak kilku z nich twierdzi, że obrzęk ten spowodowany był tylko i wyłącznie pobytem ciała pod wodą. Nie ma tutaj jednoznacznej opinii, ponadto nie ma również śladów DNA po tak długim czasie. Sam proces był bardzo trudny, szczególnie dla rodziny. Słuchanie o takich szczegółach było ponad ich siły. W wielu artykułach można przeczytać o dwóch najcięższych momentach na sali sądowej.
Pierwszy moment to zeznania nurków, którzy wydobywali ciało Diany Kerr ze studni. Zeznania te były kilkukrotnie przerywane, ponieważ Valeria, siostra Diany, wybuchała płaczem i musiała wyjść na kilka minut, aby się uspokoić. Kolejny ciężki moment to chwila, w której odtworzone zostało nagranie z akcji wydobycia ciała. Co prawda nagranie mógł widzieć tylko sędzia, ławnicy oraz Elcikle. Jednak ławnicy wybuchali płaczem. Słuchać było komentarze typu co to za horror, a na to z kolei reagowała rodzina ogromną rozpaczą, szczególnie Valeria, która w tym przypadku również nie mogła powstrzymać łez. Do ogłoszenia wyroku dochodzi 17 grudnia 2019 roku. José Enrique zostaje skazany na stałe więzienie podlegające rewizji za nielegalne przetrzymywanie, morderstwo oraz napaść seksualną. Ponadto ma on zakaz zbliżania się do rodziców i siostry ofiary, a także ich domów i miejsca pracy oraz jakiegokolwiek miejsca, w którym się znajdują, na odległość mniejszą niż 1000 metrów. Tutaj chciałabym przypomnieć, że stałe więzienie podlegające rewizji jest to najwyższa przewidziana kara w kodeksie karnym w Hiszpanii. Dla skazanego może to oznaczać dożywocie, jednak podczas ogłaszania wyroku sędzia musi ustanowić minimalny czas, jaki skazany musi przesiedzieć w więzieniu, zanim zacznie starać się o ewentualne wcześniejsze wyjście. W tym przypadku Elcikle musi odsiedzieć minimum 25 lat. Jeszcze odniosę się do wyroku, ponieważ, jak pamiętacie, nie udowodniono gwałtu. Jednak sędzia stwierdził, że z pewnością istniał tutaj motyw seksualny. José Enrique odwołuje się od tego wyroku, jednak 26 listopada 2020 roku wyrok zostaje podtrzymany przez Sąd Najwyższy Galicji. Sędzia potwierdza, że Elcikle kierował się motywem seksualnym, choć nie da się udowodnić, jakiego rodzaju aktów seksualnych się dopuścił. Ponadto 27 lipca 2021 roku rusza sprawa związana z gwałtem, którego miał się dopuścić Elcikle na swojej szwagierce w 2005 roku. Mimo że wyrok w sprawie morderstwa Diany Kerr już zapadł, jej ojciec nie przestaje walczyć o sprawiedliwość dla córki. Juan Carlos, mając świadomość, że po 25 latach odsiadki Elcikle będzie mógł starać się o wcześniejsze wyjście, zebrał 3 200 000 podpisów przeciwko ewentualnemu uchyleniu więzienia podlegającego rewizji. Niestety, mimo odnalezienia ciała Diany, odnalezienia mordercy oraz jego ukarania, w rodzinie Kerr dalej nie ma spokoju. Zaledwie 19 dni po zakończeniu procesu przeciwko Elcikle, matka Diany składa skargę na Juana Carlosa, na byłego męża, za napaść. Kobieta twierdzi, że były mąż uderzył ją w policzek, a następnie próbował ją przejechać samochodem przy wejściu do jego domu. Juan Carlos zostaje aresztowany, jednak jeszcze tego samego dnia zostaje wypuszczony. Matka Diany bardzo chętnie udziela się w mediach, również bardzo chętnie wypowiadała się na temat tej skargi. Szukając materiałów do tej sprawy, często napotykałam się na jeden filmik. Chodzi tutaj o moment, w którym matka Diany udzielała wywiadu na temat tej rzekomej napaści i ten wywiad zostaje przerwany przez córkę, Valerię. Wbiega ona nagle w tłum dziennikarzy, staje z matką twarzą w twarz i krzyczy do niej, że jest kłamcą. Prosi, aby nikt nie wierzył w jej słowa. Później Valeria zostaje złapana przez dziennikarzy i powtarza, że jej matka kłamie, a jej ojciec zawsze był dobrym człowiekiem. Juan Carlos nie pozostaje bezczynny, również składa skargę i rozpoczyna się proces za znieważenie oraz kłamstwo. W jednym z wywiadów Juan Carlos mówi, że podobna sytuacja miała już miejsce, gdy byli jeszcze małżeństwem, jego żona oskarżyła go o przemoc, po czym wycofała swoje oskarżenia. Tak też stało się w tym przypadku. Matka Diany wycofała oskarżenie o napaść.
To koniec odcinka 23. Niedługo po publikacji tego odcinka wrzucę na YouTube relację związaną z właśnie ze sprawą Diany Kerr, także bądźcie czujni. Na koniec serdecznie dziękuję wszystkim, którzy kiedykolwiek zdecydowali się na wsparcie tego kanału na Patronite. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.